Jak już wczoraj mogliście zauważyć, redakcja polowa znowu staje się faktem, tylko że tym razem mamy jeszcze większe problemy, bo dzisiaj nie będzie z nami Dave'a. W związku z czym odcinek będzie dosyć krótki, ale jako że staramy się trzymać swego rodzaju daily w trakcie tych Warców, na naszym kanale no to y, głupio byłoby nie omówić tego, co wydarzyło się wczoraj na Mistrzostwach świata w trakcie Plainów, ponieważ y, trzeba powiedzieć, że zakończyła się pewna dość istotna faza. madlając awansuje do fazy głównej, to samo dzieje się z GAM i o tym dzisiaj opowiem wam słów. Kilka W telegraficznym skrócie, no bo co to za dyskusja w jedną osobę, ale zanim to y, zaczniemy wszystko, no to oczywiście jeszcze jeden bardzo ważny shoutout dla sponsora, także y, pozdrowienia dla Ace Gear, a także Alior Banku, no i standardowo nasz bumper powinien wjechać teraz. Partnerem kanału jest Alior Bank. Partnerem technologicznym kanału jest Ace Gear. No, musicie mi zaufać, że to nie jest łatwe, żeby wszystkie te rzeczy jednocześnie nadzorować i jeszcze gadać, tak żeby się nie zapowietrzyć. No więc, powiem wam szczerze, przyszedłem do wczorajszego studia polsatowego, komentowałem drugą serię, akurat tą po występie Mad Lions. No i trafiłem na drugą mapę tego zacnego widowiska, i powiem szczerze, że byłem. Troszeczkę zaniepokojony, troszeczkę zdziwiony, bo oglądałem grę numer jeden, jeszcze siedząc w domu. No i szczerze mówiąc, to zwycięstwo w grze pierwszej na PSZ Talon wydawało mi się na tyle wymęczone, że niespecjalnie chciało mi się wierzyć, że Madlanez miałby pokazać nam swoje gorsze oblicze. Natomiast jak się później okazało, no niestety byli zdolni do naprawdę bardzo, bardzo dziwnych zachowań w tej serii. I o ile oczywiście, zwycięstwo na PSZ Talon? To jest dobra wiadomość, i nie chciałbym, żebyśmy to, nie chciałbym, żebyśmy to jako fani europejskiego Lola zignorowali. PSG w gruncie rzeczy nie jest słabą drużyną. Uważam, że przegrać na tę ekipę to nie jest aż taki wstyd, co padło bodajże na wczorajszej transmisji. Co prawda, nie z moich ust, ale, ale Steven powołał się na mnie, e, bo tak rzeczywiście uważam. Może i PSG nie jest w jakiejś swojej najlepszej formie, bo i dropnęli mapę w swojej pierwszej serii, i w trakcie tej best of trójki grali czasami bardzo dziwnie. Dlaczego przejdziemy zresztą w detalach później? Natomiast, tak generalnie, no to poziom siły tej drużyny jest dosyć wysoki, jak na skalę formacji, które w play występują. Więc ewentualna porażka takiej drużyny jak Mad Lions, co do której no wciąż będziemy mieli wątpliwości, czy to rzeczywiście jest trzecia najlepsza drużyna w Europie. Ja osobiście uważam, że tak nie jest. sorry No to mając taką drużynę, Porażka na tak doświadczoną formację jak PSG to, to tak jak mówię, to nie byłaby jakaś żadna tragedia. Oczywiście byłoby to rozczarowanie, byłoby to niedowiezienie wyników, bo zawsze jako coś takiego musimy traktować porażki drużyn z dużych regionów na tych z mniejszych. Natomiast wiecie, to nie jest taka sytuacja jak Movistar, który wygrywa na... 100 Thieves, no bo tam powiedziałbym, że szanse na zwycięstwo to 90% na 100 Thieves i 10% na Movistar, tak wyjściowo. Może nawet te statystyki były jeszcze mniej korzystne dla graczy z, z Meksyku. Natomiast, no cóż, udało im się przedwczoraj wygrać i, i, i myślę, że w tym, tym starciu DK na PS, że. Trochę było bliżej do tego, żebyśmy powiedzieli Okej, okay, te, te drużyny są względnie do siebie zbliżone poziomem Nie będę poświęcał jakoś bardzo dużo czasu temu Co robiło PSG Talon bo, bo myślę, że dla nas wszystkich dużo ciekawsze jest to Co działo się z MDK I jak tak naprawdę wygląda ewolucja tej drużyny Jak wyglądają pewne zmiany względem tego Co widzieliśmy u nas w regionie, w Lecu No i szczerze mówiąc i trochę z bólem serca przychodzi mi ta opinia tutaj do wygłoszenia, ale ja nie widzę gruntownej zmiany w Madlając. Wydaje mi się, że drużyna ta cierpi cały czas na te same problemy, na które cierpiała w trakcie sezonu w lecu, a także jej silnymi stronami dalej jest to, co było silnymi stronami w trakcie tego roku. Więc no, ten progres trochę jest dla mnie niezauważalny. Przede wszystkim. Rozczarowuje mnie to, w jaki sposób Madlając ciągnie swoje mecze. Jak bardzo niezdecydowani są w momencie, w którym są w stanie przeważającym na mapie. Zresztą, jak widzicie teraz na ekranie, to jest dosłownie ilustracja. Ile czasu zajęło Madlając jakiekolwiek setapowanie Barona, który notabene nigdy się nie wydarzył. E, mam wrażenie, oglądając mecze Mad Lions Koi, że jest to formacja, która przede wszystkim opiera się na takiej reaktywnej grze. Jeżeli przeciwnik jak to się mówi, zintuje w ich stronę, no to oni będą w stanie to wykorzystać. I jest to sposób gry, który jest skuteczny. Tak, on przyniesie zwycięstwa, on przyniesie punkty, ale na drużyny tylko do poziomu X. I kiedy mówimy o zespołach, które znajdują się już w fazie głównej, ja po prostu nie widzę żadnej drużyny tak naprawdę, na którą MDK miałoby wygrywać poza. Drugim, powiedzmy, towarzyszem playnowym, czy, czy, czy jakby całą resztą, no bo myślę, że na GAM e, tak, wygrać można, jak 100 Thieves albo PSG że się dostanie, no to też MDK można na nich pływać, ale zostawiając jakby drużynę z czwartego koszyka, no to ja nie wiem, kto tutaj miałby być ofiarą dla, dla Mad Lionscoy. Może Flyquest, jeżeli będą mieli fatalną formę, ale no w końcu to są mistrzowie Ameryki i nie spodziewam się, żeby byli aż tak słabi. E, może jakieś regionalne tutaj zwycięstwa na Fnatic, może jakiś fluk na G2, kto wie, kto wie, ale no, no sorry, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby MDK po prostu bojące się zrobienia... Czegokolwiek konkretnego na mapie, mając przewagę, żeby miało wygrywać na takie drużne jak Topi Sports, Waybo, Hanua, czy Team, no to po prostu się nie powinno wydarzyć. Tutaj w playinach, jak zresztą widać było cały czas w tej serii, ktoś prędzej czy później zintuje. Dwukrotnie e, był to w takich bardzo istotnych momentach Maple, zarówno w grze numer jeden, Nie wiem, czy to akurat zostanie pokazane w trakcie mojego wywodu tutaj na, e, na wodzie z gry, e, ale Maple był to w grze. Numer jeden i w grze numer 3. Takie dwa najbardziej decydujące playe, które przechyliły szale zwycięstwa na korzyść Mad no to w mojej opinii były głównie błędy Maypla. Natomiast e, to nie jest tak, że MDK tym zwycięstwem dało mi jakoś dużo więcej wiary. Powiedziałbym, że wręcz przeciwnie. Szczególnie przebieg gry numer dwa, gdzie trułowanie odbywało się no mniej więcej co dwie minuty i to tak kompletnie w jedną albo drugą stronę. Raczej to sprawiło, że pomyślałem sobie, kurczę, no. Ja nie wiem, czy to jest Team, który będzie w stanie dowieść tutaj dzisiaj mi zwycięstwo w serii Best of 3. To się co prawda udało i za te wyniki musimy madlając pochwalić, bo awans do fazy głównej po dwóch seriach, no to to jest jak najbardziej spełnienie celu minimum, ale sposób w jaki ten cel został zrealizowany moim zdaniem pozostawia nieco do życzenia. E to były bardzo charakterystyczne gry, też powiedziałbym, dla Mad Lions. Jakby oni wygrywają albo przegrywają właśnie w taki sposób, to są gry, w których dzieje się dużo walki, dużo dziwnych rzeczy, ale już na tym etapie roku, po wielu miesiącach współpracy między tymi zawodnikami, no, oczekiwałbym, że jednak pewien taki progres drużyny polegający na pewnym dojrzewaniu w tym, jak prowadzić grę. Że, że to nastąpi, a, a niestety daleko mi od e, takiej opinii. Dlatego, oczywiście, e, radość we mnie to spora, że Freskowy e, jedzie dalej na tych Mistrzostwach Świata. No, ale też co do jego indywidualnego performanceu, myślę, że trzeba się delikatnie przyczepić, szczególnie w tym meczu numer jeden. Pojawia się Renekton w super spocie draftowym. E, cztery postacie typu Mele w kompozycji przeciwnika. E, więc super okazja, żeby Renekton trochę poszalał Dobry matchup na alejce, bo to przeciwko Akali Tymczasem Freskowy wychodzi ze swojego matchupu Jakieś 20 klipów do tyłu Maple był kompletnie poza kontrolą e, Kiedy patrzyło się na to, w jaki sposób Freskowy decyduje się na wejścia w teamfight Albo w jaki sposób y, dysponuje swoim paskiem furii, Co jest dosyć no, istotnym elementem gry Renektona Trudno było oprzeć się wrażeniu, że... Nie jest to dobrze przygotowany Renekton. Po prostu, że tutaj brakuje tych mechanizmów, tych automatyzmów. Jakby finalnie freskowy raz czy drugi w tym Fajcie sobie poradził, ale myślę, że nie ma przypadku w tym, że później już ten Renekton powędrował w ręce Myrwna. Nie sądzę, żeby to był jakiś wybitny flex dla obu tych zawodników. Raczej i Myrwna, i Freskowego nie chcemy oglądać na tym wyborze, ale ta pierwsza gra była naprawdę katastrofalna. Eee... Szczególnie w perspektywie fazy linii uważam, że freskowy pokazał się z bardzo słabej strony na tym bohaterze, niestety. Um, tak samo jak i Mirvin, który też nie ma y, do tej pory najlepszego turnieju, to bardziej. Myślę, przytyk w stronę też jego aurory w trzeciej grze, gdzie upada dwukrotnie, pali flasze zupełnie niepotrzebnie, e, uciekając od, od trzech przeciwników, kiedy praktycznie już był martwy. No to są obrazki, których raczej nie chcieliśmy oglądać, no ale skoro matając, wygrywa, no to ktoś musi ich ciągnąć, prawda? No i okazuje się, że to znowu e, powiedzmy stare znajomości nam się kłaniają. O, by the way, tutaj e, to są właśnie te, te troły, o których mówiłem. Nieco prawda, Maple e, w tej sytuacji. To Azji, który upadł jako pierwszy, ale zobaczcie, że przez cały czas, jak gadałem, Mad Lions nie zrobiło kompletnie nic. W sensie wzięli jednego Drake'a, kręcili się dookoła Barona, i nic z tego więcej nie wyciągnęli. I gdyby nie to, że Azji po prostu w nich wbiegł, no to ja nie wiem, czy oni by skończyli ten mecz. Więc to jest idealna ilustracja mojego problemu z Mad Lions. Tak. Jeżeli przeciwnik tak zagra, to oni to wygrają, to oni to pokarają, bo są wystarczająco dobrzy doświadczeni w takim sposobie prowadzenia gry. Ale to nie zadziała na lepsze drużyny, po prostu nie zadziała. I nie widzę odmadlając kompletnie yy, no, no żadnych takich sygnałów, że w tej drużynie jest coś więcej niż mechaniczny talent do wykorzystywania takich dziwnych scenariuszy teamfightowych. Szczególnie też, że tutaj wracając do myśli, którą tutaj na chwilę zarzuciłem i od razu przeskoczę może do... Gry numer 3, na tym wodzie No to, starzy znajomi, jako kery nam się tutaj kłaniają Super, jak na razie fenomenalny turniej Trudno znaleźć choćby jedną grę, w której wypadłby słabo w tym meczu chociażby absolutnie genialny play gdzieś w okolicy Red Buffa, kiedy wyhacza Maypla, pod Predykta rzuca spele, ratuje się z opokanej sytuacji, zabijając jeszcze przeciwnika. No, momenty ma super wybitne w tym turnieju. Tak samo jak i Alvaro, który na własnych barkach tę grę numer 3 był w stanie ponieść. Elioja dalej dosyć przebojowy w early gameie, to na pewno mu trzeba oddać, ale. Czuję, że nie ma do końca pola do współpracy ze swoimi sojusznikami, bo te solo alejki po prostu nie dojeżdżają. No, no niestety. Coś, co było dość dużą siłą, szczególnie pod koniec tego sezonu letniego na górnej alejce MDK. To już trochę nie wybrzmiewa, w sensie nie mamy myrwna na tych bardzo kreatywnych kanterpikach. Tutaj częściej postawiony w sytuacji, w której musi blindować, więc aurory, więc em, renektony, więc pewnie jakieś kasante, prędzej czy później, będziemy to od niego oglądać. I to nie jest najlepsza wersja myrwna, bo Myrwn najlepszy jest w sytuacji, w której może skanterpikować się czymś. Niewygodnym i dobrze ze swojego meczapu skorzystać. Nie wiem, czy MDK będzie chciało coś zmieniać, jeżeli chodzi o swoje priorytety draftowe, czy też nie, podchodząc do dalszych etapów turnieju i do fazy Swissowej ale wydaje mi się, że pewną adaptację trzeba pokazać, bo no, nie za bardzo widać pola, na których ta drużyna ma konkurować z rywalami, którzy w tej fazie e, głównej się znajdują. Ehm, chciałem tutaj tylko pokazać. Może uda mi się akurat to znaleźć, tu już mamy yy, powiedzmy finalizację całego tego procesu. Ale yy, MDK strasznie szarpanie rozgrywało yy, tę, ostatnią, tę ostatnią mapę. I tutaj udało mi się chyba trafić na klip, który chciałem pokazać. I tak naprawdę nie wiem, jakby ten mecz się potoczył, bo, bo PSR miało swoje karty yy, niezłe na ręce. MDK też miało kilka swoich atutów, gdyby nie to, co tutaj się za chwilę wydarzy. Zobaczcie na to. Co zrobi Maple w tej sytuacji? Wejście do przodu i teraz genialny refleks od Alvaro, to coś o czym wspominałem przed chwilą, czyli flash od razu Q, żeby przeciwnik nie mógł nacisnąć z powrotem Distortion. Potem jeszcze próba przerzucenia. No i cały follow-up od pozostałej części drużyny. Maple upada jako pierwszy. Kompletnie zrandomowana sytuacja przez tego doświadczonego midlanera. No i widać, że właśnie w takich scenariuszach, kiedy madlając może kogoś wyłapać przed walką, szybko skolapsować na kogoś, zaskoczyć, no to oni czują się świetnie. Alvaro tutaj zobaczcie po raz kolejny. Podchodzi do Aziego od razu. Podbicie, cyk, przerzuca go w stronę swoich sojuszników. No, i ten e, korki tutaj nie był w stanie przeżyć. Dziwne swoją drogą, że w ogóle nie korzysta z flasza. Nie wiem, czy to błąd na spekcie, czy e, rzeczywiście tego flasza miał. No, miał, nie skorzystał. Głupia sprawa. Może trzeba było wyflaszować e, e, Alistara, który podchodzi do ciebie na mele range Nie wiem. Ja nie jestem zawodnikiem profesjonalnym, ale czuję, że można to było zagrać nieco lepiej. I potem, jak tutaj już zobaczycie, no to PSR kompletnie się posypało. Junji ja intuję pod swoją tier dwójką. I takie momenty niestety bardzo często zawodnikom że towarzyszą. E, ogólnie słychać dużo takiej narracji, że występy PSr są gorsze niż byśmy chcieli i, i chyba trzeba się z tym zgodzić. W sensie są momenty, w których da się lubić tę drużynę, bo Junjiya ma czasami genialne early gamey czy mid gamey Maple gra do tej pory moim zdaniem naprawdę bardzo solidny turniej. Oczywiście w tej serii kilka no, takich błędów kardynalnych trochę kładzi, kładzie się cieniem na tej opinii, ale overall... Myślę, że ziomek jest po prostu bardzo solidny, ale po prostu czegoś brakuje. Czegoś brakuje tej drużynie e, i chyba najbardziej brakuje z bota. Moim zdaniem Moody to jest po prostu bardzo słaby support i no może jakiś import by się przydał e, PSG na, na kolejne lata. E, myślę, że tak czy inaczej fazę e, Swissową powinni zrobić, jako że w tym momencie e, będą mieli okazję, żeby zagrać na trochę łatwiejszych przeciwników. W końcu to 100 Thieves. Jeżeli wygrają, co w Bangkok, to też nie jest takie pewne. No i wtedy ten awans do Spisa będą mieli, no ale chyba wszyscy czujemy, że te drużne pewnie stacznie są na więcej, że tych zawodników, ci zawodnicy po prostu potrafią e, trochę więcej nam pokazać niż to, co tutaj momentami widzimy. Tyle o tej pierwszej serii. Raz jeszcze powiem: gratulacje dla Freskowego, gratulacje dla całego Mad Lions, tak, no bo y, wiecie, niby to jest tylko sprostanie tym oczekiwaniom minimum, a z drugiej strony no mamy przykład z Zaoceanu na podstawie tego co zrobił 100 Thieves, że to wcale nie jest takie yy, niespotykane, żeby się skompromitować na mistrzostwach świata. No i skoro mówiłem już o 100 Thieves, no to yy, powiedzmy, będzie to nasz taki delikatny segway do drugiej serii, którą wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć. No bo 100 Thieves z kimś musiało przegrać, tak? Przegrali z MOVISTAR R7, które zmierzyło się w meczu o AWANS do Swissa z Gam Esports. No i gdybyśmy nie mieli tego meczu 100 Thieves kontra MOVISTAR R7, powiedziałbym, że, że nie ma żadnej opcji przed tą serią, tak? Bo teraz to mądry Polak po szkocie, ale przed startem tej serii powiedziałbym, że nie ma żadnych szans, że R7 może chociażby jakkolwiek zaskoczyć Gam Esports. Natomiast po tym, co się wydarzyło. No to tak człowiek nie wiedział. W sumie jak to jest? Oni byli tacy dobrzy, czy 100 Thieves takie słabe, trochę tego, trochę tamtego. Jak to będzie, kiedy LLA po raz pierwszy na takiej fantazji, powiedzmy, może wjechać na turniej, zdobyli trochę wiatru w żagle, może zagrają ponad, yy, powiedzmy, ten poziom oczekiwań, który wobec nich mamy. Trudno było powiedzieć. Seria, myślę, że zapowiadała się nie najgorzej. Czuliśmy, że jest potencjał na to, żeby wydarzyło się tu coś więcej, ale. Niestety albo stety, zależy od tego, komu kibicujecie, ale okazuje się, że jeżeli na Movistar R7 drużyna zaprezentuje chociażby podstawowe elementy gry makro, no to zawodnicy z Meksyku są zaskoczeni. I nie będę ukrywał, ale Gam Esports wystarczyło wysłanie jonę na Sajda i grupowanie się w czwórkę i szukanie walki. Movistar było tak kompletnie zagubione, w, jeżeli chodzi o. Taką ważną decyzyjność na mapie, a jak widzicie chociażby w tej akcji, to nie jest tak, że Gam to są jacyś niesamowici wirtuozi mechaniczni. No, zobaczcie na to, co tutaj zrobiła MFK. Fatalna erka w powietrze, flash do przodu, dentka, yy, wszystko spalone, no, kompletna masakra, tak? Więc yy, widać było, że Gam to nie jest aż taka wybitna formacja. Yy, były momenty, szczególnie w tej grze numer jeden. W których Gam gdzieś tam się zagubiło, e, przyjęli teamfight, który nie został zagrany przez nich idealnie i Movistar w tym się potrafiło odnaleźć. Natomiast, jeżeli patrzyliśmy sobie na to, jak dyktowane jest tempo gry, kto aktualnie wykonuje ruchy jako pierwszy, no to praktycznie zawsze to było Gam i czuliśmy, że Gam po prostu nie powinno przegrać tego meczu, bo fundamentalnie jest dużo lepsze niż Movistar R7. I. Myślę, że tu głównie nie jest to uwaga do Movistar, że sobie nie radzą w pewnych aspektach gry. To jest jeszcze bardziej, no powiedzmy, cios w to, jaką drużyną jest 100 Thieves. Jeżeli GAM wystarczyło wysłać Emo na Side Ione i to naprawdę bardzo ułatwiło sposób prowadzenia gry, to jak beznadziejne musiało być wczoraj 100 Thieves, że oni nawet tego nie potrafili zrobić, mając takiego zawodnika jak Sniper w, w swoich szeregach. No po prostu masakra. Jakby nie spodziewałem się, że jeszcze więcej będzie można zarzucić 100 Thieves, bo w sumie to, no, nie grali swojego meczu, ale prawda jest taka, że ta seria na gam pokazała nam, jak naprawdę słabą drużyną jest Movistar R7, tak w gruncie rzeczy. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, takie ciekawostki, które też w tej serii się wydarzyły, to po raz kolejny Levi decyduje się na szywane, ja wam powiem, jestem fanem tego piku, szczególnie w playinach. Myślę, że jest to czempion, który ma potencjał, nie jest to postać dla każdego, ale widać, że w takich dzikich grach naprawdę dużo potrafi zmienić, farmi niesłychanie szybko i jako taka postać typu kad dla słabszych drużyn, no to jest bardzo dobra i cieszy mnie to, że GAM wiecie, nie, nie czuję tej potrzeby, że nie, nie możemy zagrać tego, bo meta mówi nam co innego. Oni biorą te szywane w meczapach, w których przeciwnik nie może za bardzo na te szywane nacisnąć i, i po prostu gra z nią, czują się w tym komfortowo i za to propsy dla nich, bo budują swój jakiś indywidualny charakter i, i są trochę inni niż dużo drużyn, które na tym turnieju widzimy. E, tyle o tych seriach, które miały miejsce wczoraj. Na sam koniec tego króciutkiego odcinka, króciutkiego podsumowania. Chciałem tylko e, tutaj zerknąć na to, co nas czeka dzisiaj, i na dosłownie pewnie godzinę czy pół godziny e, zależy od tego, kiedy to oglądacie przed startem. ...tych dzisiejszych rozgrywek, powiedzieć wam co może się tutaj wydarzyć. E, dzisiejsze gry... ...są ciekawe i nie są ciekawe jednocześnie, ponieważ będziemy mieli okazję po raz kolejny zobaczyć Vikings Esports, e e, tym razem w starciu na Pain Gaming. No i SoftBank Hawks na 100 Thieves. Ehm, dlaczego ciekawe serie? najpierw na to odpowiem, a potem powiem, dlaczego też nieciekawe. Więc ciekawym będzie dla mnie przede wszystkim skrosowanie Wikingów z Pain Gaming. Obie drużyny nie pokazały się najlepiej w swoich pierwszych seriach i nie sądzę, żeby po tym, co zobaczyliśmy, ktoś miał tutaj jakąś wyraźną opinię, że jedna bądź druga drużyna jest tu faworytem. Chyba trochę lepiej czuliśmy Pain Gaming z racji na to, że urwali tę mapę na PSG, no ale z drugiej strony, kurczę, to Vikings też w pierwszej grze na no z pewnym pazurem grało, więc dwie drużyny, które nie stronią od takich, powiedzmy, ofensywnych rozwiązań, tu może być ciekawie. Um, podejrzewam, że to seria, która może pójść na full distance um, i, i, i po prostu z takiego, wiecie... Um, Kronikarskiego obowiązku, warto to obejrzeć, żeby prześledzić, ok, to Brazylia lepsza, czy, czy drugi City jednak z Wietnamu daje radę, no ale jeżeli chodzi o, powiedzmy, taką jakość czysto sportową, no to raczej tego meczu, no, no nie ma jakoś tak bardzo po co oglądać, no to nie są drużyny, które znajdą się raczej w fazie głównej, w sensie może się to stać, ale... Ee, raczej, raczej ich historii na tych Mistrzostwach Świata za długa nie będzie. Chociaż w sumie, no zobaczcie, grają na Movistar R7, także albo Vikings, albo Pain tutaj będzie miało okazję, może, żeby pójść dalej. Niemniej jednak, no nie są to za dobre teamy. Ee, South Cox na 100 Thieves. Mecz ciekawy e, z tego punktu widzenia, że no, 100 Thieves już nie ma okazji, żeby się skompromitować. W sensie mogą to zrobić, ale wtedy po prostu odpadną i będą najgorszą drużyną na turnieju, co byłoby. Bardzo śmieszne, ale Myślę, że to będzie 2-0 dla nich. Powinni się trochę obudzić. SoftBank Hawks nie pokazało nam nic, kompletnie nic w swojej serii na GAM. Ta drużyna była beznadziejna, Jungler był fatalny, a w momencie, w którym grasz na Rivera, który, bądź co, bądź, jest po prostu zawodnikiem, który wykorzysta takie błędy, które popełniał Forest, no to myślę, że może się to szybko skończyć, więc ja typuję tutaj, typowanki, typowanki. 2-0-100 Thieves i. Postawię 2-1 dla Wikingów. Niech stracę. Ale to jest wiecie, na dwoje babka wróżyła. Trudno jednoznacznie to ocenić. Szybki rzut oka jeszcze tutaj na to, jak ta dalsza historia playów może się zapisać. No troszeczkę zostaliśmy oskamowani, bo PSG kontra najprawdopodobniej 100 Thieves o Avans sprawia, że no tutaj zostanie nam slot albo dla Brazylii, albo dla Ameryki Łacińskiej, albo dla drugiej drużyny z Wietnamu. A więc będziemy mieli drużynę, no, jednak z tego, powiedziałbym, drugiego koszyka siły, e, jakbyśmy powiedzieli, przedturniejowo w Swissie, i muszę przyznać, że e, no, jest to ciekawe. Zawsze playny mają taką swoją specyficzną aurę, specyficzne są te mecze, specyficzne są też wyniki, ale żebyśmy dostawali aż takie zaskoczenia, no to szczerze mówiąc, nie pamiętam, e, żeby, żeby coś takiego się niedawno działo. Także, no, e, interesujące losy w tej, powiedzmy, części braketu, ale. No jeżeli chodzi o taką czystą jakość sportową no to, no to raczej nie jest to top of the top Jakie playiny mają do zaoferowania No i co, tyle na dzisiaj, krótkie podsumowanie Proszę oglądać, lajki, suby, dzwony mm, Daily utrzymane I to jest najważniejsze A ja mam nadzieję, że z Dave'em uda nam się porozmawiać jutro Ale czy tak będzie, nie wiem Sprawdzimy, za 24 godziny Żegnam